Czy się jeszcze spotkacie? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na wróżbie miłosnej i zapraszam do wyboru grupy. Mam dzisiaj dwie grupy, karty Tarota i karty Lenormanda, z których właśnie powróżę. Witam serdecznie wszystkich moich subskrybentów, widzów, nowych słuchaczy, którzy dzisiaj odnaleźli mój kanał. Proszę, zasubskrybujcie koniecznie z dzwoneczkiem u góry mój kanał, by dostawać codzienne powiadomienia od YouTube'a o wróżbach, o filmikach, o premierkach, o wróżbach, o różnych tematach. Zapraszam oczywiście również do lajkowania z kciuczkiem w górę, do oczywiście do komentowania. Piszcie komentarze, ponieważ te dają mi inspirację i motywację do kręcenia moich wróżb. I zapraszam serdecznie, oczywiście również na wróżby indywidualne. Wróżby indywidualne robię na podstawie Waszych zdjęć, dat urodzenia i konkretnych pytań do problemów Waszych. Napiszcie mi e-maila, mój e-mail znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. I zobaczmy, kochani, co we wróżbach indywidualnych nam wyjdzie. Dobrze, zapraszam. Teraz, kochani, dwie grupy. Pierwsza grupa, czerwone serduszko z napisem I love you, kamień, to jest kamień, normalny kamień. I druga grupa, kamień z takim czerwonym aniołkiem. Więc proszę, wybierzcie sobie kartę, numer grupy, jedynka lub dwójka, lub przedmiot, który Wam przyciąga oko, lub który Wam się spodobał. I zaczynamy od grupy pierwszej, czyli serduszka czerwonego. Karta Tarota pokazuje nam, czy się spotkacie. The High Priestess. Ok, czyli kapłanka, papieżyca. Kapłanka mówi o głębokich wartościach, priorytetach, o tajemnicach, o głębokiej intuicji. I tutaj ta karta mówi również, widzicie, że będzie jakaś podróż, dużo jest emocji, że ktoś tutaj wróci lub przyjedzie i że chce się spotkać. I intuicyjnie, ponieważ kapłanka ma ogromną intuicję, to karta właściwie intuicji, wiecie o tym, że ta osoba, Wasza ukochana, o Was myśli i chce się tak naprawdę spotkać. Być może jest ta osoba oddzielona od Was kilometrami, gdzieś dalej. Jest między Wami jakiś dystans geograficzny. Ta osoba jednak o Was myśli, co intuicyjnie, przepraszam, czujecie. Oczywiście ta osoba myśli o stabilności, rodzinie być może, dzieciach, domu, mieszkaniu razem. Jesteście dla tej osoby ukochanej bardzo ważne, istotne. Ten związek jest z przeznaczenia. Ta osoba ukochana myśli o Was jako o osobie danej jej z przeznaczenia. Być może jesteście bratnimi duszami. Ta osoba chce się spotkać, ma pozytywne myśli w stosunku do Was, pozytywne energie, wibracje i pragnie spotkania. Ta osoba Was obserwuje na mediach społecznościowych, w internecie, zdjęcia Wasze obserwuje, wspomina, patrzy na Wasze wspólne zdjęcia i analizuje, myśli, jak zrobić pierwszy krok. Między Wami są, przepraszam, jakieś problemy. O tej wypadła mi karta i pokazała się również karta Żmij, więc są jakieś poważne problemy zawikłania, opóźnienia, być może jest jakaś osoba trzecia, konkurentka, rywalka, niemniej jednak ta osoba myśli o spotkaniu i myśli o rozwiązaniu tych wszystkich problemów. Także pomimo tych wielkich jakichś problemów, zagmatwań, niejasności, nieklarowności między Wami, ta osoba pragnie Was spotkać. Dziękuję grupie pierwszej. I zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga to aniołek biały. Znaczy na białym tle, na białym kamieniu
na białym tle, tak? Czerwony aniołek, przepraszam. I zobaczmy, co dla grupy drugiej. Myślcie o swojej osobie ukochanej. Pytanie jest, czy ta osoba chce się spotkać. Karta Tarota. Siedem kubków, czyli siedem kielichów. Siedem kielichów mówi o tym, że ta osoba, wasza ukochana, coś wspomina, was wspomina, wspomina wasze piękne momenty, kiedy byliście razem i chce podjąć jakąś decyzję właśnie, czy możecie się jeszcze spotkać. Chce podjąć decyzję, czego tak naprawdę ta osoba chce. Tak jakby miała tutaj wasza osoba ukochana też więcej do wyboru. Być może są jakieś rywalki, jacyś rywale, ponieważ tak jakby ta osoba miała tutaj więcej do wyboru i chce właśnie zdecydować się na jedno, ale nie może. Na razie jeszcze myśli, rozmyśla. Niemniej jednak jest to karta emocjonalna, karta wspomnień, karta tęsknoty, wspominania. I zobaczmy, co powiedzą karty Lenormanda. Są na razie jeszcze blokady. Blokady. Niemniej jednak ta osoba myśli o Was, że Wy również chcecie tego kontaktu i chciałaby z Wami coś wyjaśnić. Ale są jeszcze blokady, by ta osoba się, nie wiem, do Was odezwała lub do Was napisała. Tutaj, kochani, macie miłość, czyli karta miłości. Ta osoba jeszcze ma jakieś blokady, żeby tutaj znowu emocjonalnie się zaangażować. Niemniej jednak chce wyjaśnić Wasze problemy, ponieważ uważa Was za piękną osobę, atrakcyjną. Jest duża między Wami chemia, pociąganie, tęsknota, pragnienie, pożądanie, namiętność, tak? I ta osoba za tym tęskni, myśli, to wspomina. I tutaj ten klucz właśnie mówi o otwarciu się nowej szansy, nowej próby, nowego rozdziału, czyli spotkacie się. To ta karta mówi o tym, że tutaj otworzą się nowe możliwości na jakieś spotkanie, ponieważ są jeszcze uczucia i jest chęć tutaj od Waszej osoby ukochanej wyjaśnienia czegoś. Także uczucia jeszcze są bardzo silne i karta wspomnień, tak, rozmyślań. Pomimo tych takich blokad, być może poprzez jakieś Wasze, nie wiem, czy sprzeczki, czy problemy, czy kryzys, niemniej jednak te blokady przejdą, tak? Tutaj mamy szczęśliwą gwiazdę i otworzą się nowe szanse na spotkanie, nowe możliwości. Dziękuję grupie drugiej, dziękuję wszystkim, którzy oglądali mnie dzisiaj. Proszę o łapki w górę, czyli lajki, o komentarze i o subskrypcje, nowe subskrypcje. Subskrybujcie mój kanał. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce.